Ostatni partyzan Rzeczpospolitej. Kim był? Sierżant Józef Franczak, ostatni poległy żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego, znany pod pseudonimem Laluś, Lalek Józef. Urodził się 17 marca 1918 roku w Kozicach Górnych, w miejscowości leżącej w województwie lubelskim w powiecie świdnickim, nieopodal miasteczka Piaski. Józef Franczak był zatem równolatkiem niepodległej Polski, której wiernie służył i za którą oddał swoje życie. Jako mały chłopiec wraz z rodzicami i rodzeństwem prowadził kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Był zdolnym dzieckiem i uczniem chwalonym przez nauczycieli w szkole. Znał język niemiecki, rosyjski i od najmłodszych lat interesował się wojskiem. Gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, młody, bo zaledwie 17-letni Józef jako ochotnik wstąpił do wojska, gdzie zdobywał kolejne stopnie żołnierskie. A znany był z tego, że świetnie jeździł konno i bardzo celnie strzelał. Gdy wybuchała II wojna światowa, Józef Franczak poświęcił wszystkie swoje siły i zdolności do walki w obronie Polski. Szkolił młodych żołnierzy, partyzantów, brał udział w wielu akcjach zbrojnych przeciwko wrogom naszej ojczyzny. Po zakończeniu wojny Józef Franczak nie złożył jednak broni. W Polsce nastały rządy ludzi, którzy służyli obcemu mocarstwu, a Józef Franczak i wielu innych żołnierzy tamtego okresu nie mogło się z tym pogodzić. Kochali Polskę i chcieli, aby była wolna, niepodległa, a nie znów zniewolona i upokorzona. Dlatego ci młodzi żołnierze, a wśród nich nasz bohater Józef Franczak, postanowili, że będą nadal walczyć o wolną Polskę, w której to Polacy będą ustanawiać prawo i w niej rządzić, a nie obcy mocarze. Niestety wielu naszych żołnierzy musiało się jednak ukrywać i swoją walkę prowadzić z ukrycia, bo wrogowie tylko czekali, aby ich schwytać i wtrącić do więzienia. Żołnierze ukrywali się w lasach, opuszczonych domach, stodołach, mieszkali u zaprzyjaźnionych ludzi, którzy starali się im pomagać i w miarę możliwości dostarczali jedzenie, lekarstwa, ubrania, zimą pozwalali im nocować w domu. Partyzanckie życie było bardzo trudne i ciężkie. Żołnierze ciągle się przemieszczali, ciągle musieli się ukrywać, uciekać, walczyć o przetrwanie. Nie zawsze mieli co jeść. Dosyć często zdarzały się choroby, byli zmęczeni i utrudzeni. Dlatego dziś mówimy o nich, że żyli prawem wilka, bo żyli jak wilki w lesie, jak dzikie zwierzęta pozbawione wszelkich praw. Takiego życia doświadczył także Józef Franczak, który przez 18 lat ukrywał się przed wrogami i walczył o wolną Polskę. Niestety, zdradzony przez swojego znajomego, zginął dnia 21 października 1963 roku od kul swoich wrogów w miejscowości Majdan Kozic Górnych. Do dziś stoi tam dom, przy którym zginął Laluś oraz pamiątkowy krzyż. Józef Franczak pochowany został na cmentarzu w Piaskach. Obok cmentarza stoi jego pomnik. Skąd wziął się pseudonim Laluś? Dlaczego tak nazywano Józefa Franczaka? Jak wspomina syn Józefa Franczaka, Marek Franczak, pseudonim nawiązywał do wyglądu jego ojca, który pomimo bardzo trudnych warunków życia zawsze był ogolony, umyty, czysty, zadbany, po prostu był bardzo przystojny, a zatem powiedzielibyśmy Laluś. Józef Franczak nie lubił tego pseudonimu, a jednak z powodzeniem go używał. Dziś Józefa Franczaka i jemu podobnych żołnierzy nazywamy żołnierzami niepokornymi, wyklętymi, niezłomnymi, gdyż nie dali się oni zastraszyć ani złamać wrogom ojczyzny. Pozostali wierni w służbie Polski,
aż do końca swoich dni. Cześć ich pamięci, cześć i chwała bohaterom. Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, w Świdniku zrzesza członków i wszystkich sympatyków marszu. Głównym celem stowarzyszenia jest uczczenie pamięci Józefa Franczaka, Lalusia, ostatniego partyzanta Rzeczypospolitej, ale także innych żołnierzy walczących z niemieckim i komunistycznym okupantem. Członkowie stowarzyszenia działają na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej. Popularyzują tradycje narodowe, opiekują się miejscami pamięci, takimi jak pomnik w Lesie Krępieckim. Organizują i uczestniczą w rajdach, spotkaniach, apelach i uroczystościach o charakterze patriotycznym na terenie Polski, jak również poza jej granicami. Członkowie prowadzą zbiórki publiczne na rzecz Fundacji Niezłomni. Działają w sztabie akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Działają w akcji Pomóżmy Bohaterom. Działają w akcji Paczka dla Bohatera. Współdziałają z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej. Są inicjatorami nadania jednemu ze świdnickich rond imienia sierżanta Józefa Franczaka. Są inicjatorami akcji Świdnik pod Biało-Czerwoną. Współpracują ze skautami z Federacji Skautingu Europejskiego. Członkowie stowarzyszenia odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przygotowanym przez dzieci z przedszkola nr 3 w Świdniku. Przedszkolaki wykonały również dla żołnierzy i przekazały stowarzyszeniu kartki i upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku wykonali kartki wielkanocne, aby wyrazić swoją wdzięczność i pamięć o bohaterskich żołnierzach. Stowarzyszenie co roku w październiku, w rocznicę śmierci patrona, organizuje Marsz Pamięci o Józefie Franczaku. Na 30-kilometrową trasę przemarszu przybywa z roku na rok coraz więcej osób. Udział biorą zarówno dzieci, jak i seniorzy. Na trasie pieszej wędrówki zawiązują się przyjaźnie, prowadzone są długie rozmowy o przeszłości i przyszłości naszej ojczyzny, Polski. Mamy również niebywałą okazję spotkać pana Marka Franczaka, syna Józefa Franczaka, który niezmiennie od lat częstuje wszystkich smakowitą grochówką. Podczas trasy odwiedzamy miejsce, w którym zginął Józef Franczak. Tam oddajemy mu hołd, modlimy się, składamy znicze i kwiaty. Ostatnim akcentem przemarszu jest oddanie czci naszemu bohaterowi przy jego pomniku oraz przy grobie w Piaskach. Wszyscy uczestnicy akcji są zawsze uhonorowani pamiątkami, aby przypominały im, w jak ważnym i doniosłym wydarzeniu uczestniczyli. Po zakończeniu marszu, podziękowaniu za trud przebytej drogi, na każdego uczestnika czekają przepyszne piaseckie flaki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których ojczyzna jest ważna i sercu droga. Tych małych i tych dużych,
do owocnej współpracy ze stowarzyszeniem, do udziału w akcjach i marszach inicjowanych przez stowarzyszenie dla budowania lepszej przyszłości Polski na fundamencie szacunku dla dorobku pokoleń, które już odeszły.